Jeżeli szukacie końców do FIFA 15 z płatnością przelewem lub paysafecard, to polecam fifashop.pl, a wpisując kod Jacob macie 5% zniżki. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Drogi do Chwały na moim kanale. Dzisiaj walczymy o wejście do kolejnej ligi. Jak wygląda nasza sytuacja? No nie za ciekawie. Ponieważ przez to, że nas na przykład rozłączyło, straciliśmy jeden mecz, to, że nam nie szło, także dało nam do zrozumienia, że coś jest nie tak. 3 zwycięstwa, 1 remis, 3 porażki, 3 mecze do końca, no i 10 punktów obecnie. Potrzebujemy jeszcze tylko 6 punktów, czyli 2 zwycięstw, żeby awansować. No a jakby się udało 3 wygrać, no to jest mistrzostwo. Tak czy inaczej, mamy skład gotowy, no i teraz tylko dodamy Welbeckowi i od dzisiaj zaczynać raczej będzie BPL. No bo ostatnio zagraliśmy sobie 3 mecze przez jeden rage quit, no i tak jakoś to wypadło. Oni mają kondycję, oni są gotowi, także rzucam Welbeckowi kondycję, kontrakt, no i jedziemy pierwszy mecz. No okej, chyba gramy z Polakiem, bo taki miał nick. Oj, to się wystraszyłem. Bayern Monachium. A ma napisana drużyna Juventus Turyn. Zdecyduj się, chłopie. O, fajnie. O, fatalny. Robben, jaki fatalny strzał. No tego się po nim nie spodziewałem. Byłem przekonany, że no, tutaj będzie 1 do 0. No a wyszło bardzo, bardzo dobrze. Wow, jaka bramka. 1 do 0. Robert Lewandowski, czyżby? Tak, Robert Lewandowski, no. Nie mogę nic z tej bramce zabrać, była naprawdę ładna. Troszeczkę tam Ribery zepsuł, przez to Robert Lewandowski miał szansę, żeby strzelić. Wykorzystał to jak najbardziej dobrze, no i ładnie to wyglądało. 1 do 0, niestety przegrywamy, ale walczymy dalej. O, Nzogbia dostał świetną piłkę. Nzogbia, proszę cię. Nzogbia, to się nie myli. Jeden strzał na bramkę miałem. To jest ten. I wykorzystałem. FIFA jest brutalna, ale jest 1 do 1 i to jest najważniejsze. Nzogbia, świetne podanie od Welbecka, sam się tego nie spodziewałem, no ale udało się. Bałem się, że nie trafi, ale on rzadko myli się w takich sytuacjach, a już na pewno nie, kiedy mamy problemy. Welbeck został... Co jest grane? Jakim cudem to nie był karny? No... Niech mi ktoś wytłumaczy, jak w tej chwili przyznawane są rzuty karne. Proszę, bo ja tego nie rozumiem. No okej, pierwsza połowa za nami jest 1 do 1. Ten karny powinien tam być. I to jest chyba jednoznaczne. Tak czy inaczej walczymy nie jak równy z równym. On jest od nas lepszy w tym momencie. Jego drużyna naprawdę daje nam w kość, szczególnie obrona. Nie potrafi się przez tą obronę przedostać. Ale jak już się udało, to strzeliliśmy bramkę. I oby tak zostało. I za ratę. Błąd naszego przeciwnika. Za ratę. Za ratę. I 2 do 1. Ja bym był zły na jego miejscu, strasznie. No ale co? Niewykorzystane sytuacje, błędy w obronie. No a my strzelamy, po prostu. O, Welbeck się przedostał. Welbeck? Welbeck! Ajajaj, Neuer. O, to tam był ostry faul. To był ostry faul. Żółta, czerwona kartka. No to nas potraktował łaskawie sędzia. Chociaż w sumie to jest pewnie rewanż za ten karny, który powinien być, którego nie było. No i teraz mamy czerwoną kartkę za Boatenga, co powiem, cieszy mnie, ale szkoda, że już tak późno w meczu. No ale może coś z tego rzutu wolnego się uda tutaj zrobić. Nie. Przysięgam. Jest, ale szczęście, ta ostatnia piłka, która by nas zniszczyła. Ja muszę ten mecz wygrać i uwaga. No, ale to raczej jest, wygrywamy. No, powiem szczerze, byłbym zły na jego miejscu, aczkolwiek w drugiej połowie stworzyliśmy sobie naprawdę groźne sytuacje, które on ma szczęście. Co oni robili? Nie wiem. No, ale wygrywamy, to jest najważniejsze. 3 punkty na nasze konto i tylko jeszcze jeden mecz. Musimy wygrać z dwóch, żeby awansować. To jest do zrobienia? Wydaje mi się, że tak. No, ale na razie, cieszmy się tym zwycięstwem. Czas na DDC 2, czyli właśnie skład. Ten tutaj, Rossi i Sał sprawdzają się naprawdę, Sał naprawdę się wyrobił. Ma więcej bramek niż meczy, co mi się bardzo podoba. Keita na razie tylko jedna bramka na 4. No tutaj Pepe daleko. Pepe wydaje mi się, że będzie kolejną chyba osobą, którą będzie trzeba wymienić w tej drużynie. Dobra, jeżeli wszystko jest ok, to ruszamy. No i co? I oby Lopez nie puścił cię ani jednej bramki, a Sał z Rossim sprawili rage quita. O mój Boże, oto jest nasz kolejny przeciwnik. Borussia Dortmund, oczywiście. Ale jaka? O kurczę, jaka piłka. Sał,
Sał przy piłce, to Rossi podał. Sał! 1-0, troszeczkę lagi są, ale już w czwartej minucie obejmujemy prowadzenie z taką drużyną. Dzisiaj mamy dwie naprawdę, jedna z drużyn już poległa. Dwie naprawdę silne, dwóch naprawdę silnych przeciwników. No i bardzo mi się podoba to, co widzę, że wygrywamy. Przynajmniej na razie i mam nadzieję, że ten drugi mecz zakończy się tak samo jak pierwszy. Sał, genialnie. Słupek, o, to mamy szczęście teraz. Rossi, świetnie, aj, słupek teraz on. Słupek za słupek, ale jeszcze walczy. Rossi będzie szybszy od Sokratisa, No i Rossi 2-0, zatrzymał piłkę, no tego się nie spodziewali, a powinni, bo Rossi raczej, w sumie mógłby jeszcze na krótki słupek to wykończyć. Tak czy inaczej, 2-0, po 45 minucie, proszę bardzo. Oj, zniszczony jeden i drugi, ale Sał. Dobra. 3-0. Nie wiem, kto to tutaj, kto to? Mvia, czy może ktoś inny? Tak czy inaczej, w 45 minucie po raz kolejny błąd naszego przeciwnika. No, a raczej Sał, walczący Sał. Tutaj jeszcze coś myślał, że odbierze i ładnie się to skończyło. Po 45 minutach prowadzimy 3-0 z zespołem, który wydawało mi się będzie o wiele, wiele trudniejszy do pokonania. A tu proszę, no nie idzie źle, aczkolwiek uwaga, bo ja ostatnio wygrałem z 4-0 na ile to było? 7-5? Chore, także ja jeszcze nic nie mówię, bo wszystko tu się może zdarzyć. O 4-0. No, czyżby pierwsza bramka dla niego? 4-1 w 73 minucie. Aubameyang w końcu, jego inform się mu na coś przydał. O, Rossi po krótkim i to jest rzut karny. No nie wiem, czy to chciał zrobić, no ale muszę tutaj ubezpieczać tyły. No, Hummels chwycił mnie za koszulkę, Rossi upadł. No i mamy rzut karny. Uwaga, w to samo miejsce, gdzie zawsze strzelam. I czekaj, czy trafię. Na razie jeszcze ten sposób, to ani razu się nie pomyliłem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Tak samo jest teraz, tylko że on się inaczej rzucił. 5-1. No ale jednak strzela. 6-1 i mamy hat-trick Rossiego. Jeden z rzutu karnego, no ale jest. 86 minuta. 6-1. Przegrywać takim zespołem, no na pewno będzie myślał, czy by go nie sprzedać. No i moi drodzy, wygraliśmy 6-1. Po tym jakby nie było wspaniałym meczu, bramki mamy, Sał 2, Rossi 3, Mvia się nawet załapał i 6-1. Ile to nam daje punktów? 16, czyli kolejny mecz wygrywamy, 5 z rzędu już wygranych. Jeszcze jeden i może mamy mistrzostwo. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek, bo mi się podobało bardzo. To prawda, ten pierwszy mecz bardzo na farcie i źle bym się czuł na miejscu tamtego przeciwnika, bo grał lepiej ode mnie. No ale ten drugi, najważniejszy, szczęście mi dzisiaj i ostatnim razem w ogóle sprzyja, więc no i gra mi się jakoś naprawdę coraz lepiej. Mam wrażenie, że przyzwyczaiłem się po tym patchu do tej obrony, która moim zdaniem lekko była zmieniona, no i powoli rusza to do przodu i co? Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasza liga tutaj, bieżący sezon, 6. liga, 5 zwycięstw pod rząd. Przewidywane 17 punktów, no ja przewiduję, że jednak uda nam się wygrać, no ale to zobaczymy. Tak czy inaczej, jest pewny awans do 5. ligi i będziemy już w połowie wtedy drogi do 1. ligi, czyli chwała. No już, mamy nadzieję, za jakiś czas. Tymczasem dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem w odcinku Drogi do Chwały albo w innych na moim kanale. Do zobaczenia. Ja zresztą wyjeżdżam na ten weekend, nie wiem jak to. Ja też, do rodziny. No ty, Paweł, jedno, co tam masz?